No siemanko, siemanko kochani. Pora rano wstać, żeby samochód załadować. Znajomy się ogłosił, że tam robi sobie porządki. A więc co, Mario nie może takiej okazji pominąć. Dzisiaj znowu bez magnesu, ale za to z firmą Magtą, która mnie wspiera. Jakby ktoś chciał magnesy neodymowe, sprawdzone, działające, z odpowiednią siłą N, przyciąganiem, takie tam inne. Bez ściemy, bez walenia, wiadomo co. To macie tą firmę, polecam, naprawdę. Dobra, zaraz to tam jakoś obrócę, bo niektórzy mają problemy z tym, że to jest odbicie. Dobra, nieważne. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie ze mną. Jedziemy. Powiem wam tak, tego się nie spodziewałem. To jest jakiś kompresor Silent 100 Olfrey, czy coś takiego. Nie wiem. Ogromny grill gazowy. Czy akurat o tym dowiedziałem, że to będzie. Jakiś wózek jest narzędziowy. Szuflady tam chodziły lewo, prawo, więc są sprawne. Tu jakaś jest sztyca wielka i długa. Jakieś 1,60 m ma długości. Porządna, naprawdę jest porządne. Tego nie na złomie nie wyrzucę. No chyba, że coś mi odbije. Ale jestem ciekawy tego kompresora bardzo, bo powiem wam tak szczerze. No, fajnie wygląda. Ale ciekawe, co dalej. Tu jest szybko złączka. No i swoje waży. Pokażę go wam. Dobra, wypakowane to wszystko po kolei. Ale tak, grill jest w stanie w złym. Bo zobaczcie. Nie wiem, jak to ma zasada działania, ale tak. Ale meszki dają się wyzoki. Tu są jakieś takie trzy płaty blachy, są one zżarte na amen. I one chyba, nie wiem, tu chyba rozdzielają ten cały gaz, ogień. No i przez to się pali, wszystko pali. Ale meszki atakują. To jest oczywiście do zrobienia. Pod spodem powinna być blacha jakoś tam. Prawda? Ale no niestety, tutaj to jest urwane. Ale to się naprawi. Tu się naprawi. Prawda? Tak. To jest do zrobienia. Tak to wygląda. Z tej strony. Tylko tutaj właśnie taka blacha jest, ale to wiecie. Nie wiem, czy to się wysuwa. Nie, to się nie wysuwa, ale tak jak mówię, to jest po prostu blacha się rozkręci, wymiary się złapie, dognie się blachę i będzie coś z tego, bo to wszystko się naprawi, wszystko się przyda. Do tego. Bo ogólnie tu jest jakaś tam gazówka. Powiem wam, bardzo mi się ona podoba. Już mam na to nawet klienta, żeby nie było. No tak, bo tu jest blacha. Widzisz, tu jest blacha. Tu już jest żarta. Może zobaczymy. Pokażę wam to. No, tu jest jakiś palnik. Tak, to jest palnik gazowy. Na czajnik, czy coś takiego. No, fajnie. Tak to wygląda. Tu mamy, o, jest to ciężkie, grube. Tak, widzicie, o, jest, o, w rękach się rozpada. Ale nic, można tutaj zapać wymiar i naciąć, czy tam dorobić. Tam blachę pod spodem też można to dorobić, wyczyścić wszystko porządnie, fest, ale meszki atakują. No i żeby to znowu działało. Bo wiadomo, wydać pieniądze to każdy umie, ale robić to już nie ma komu. Dobra. To jest ten jeden elemencik. Trzeba będzie go zreanimować, bo to jest dosyć fajny jest grill, powiem wam. Bardzo mi się on podoba. Dobra. Tak, ta. Tam jest, nie wiem co tam się działo, ale nieważne. O. Dobra. O. Ej, to się piekło. Ale myszki się dają we znaki. Dobra, tu mamy już tam jeden element do naprawy. Jest szafeczka warsztatowa. Niestety drugiej części nie ma, ale jest jezdna, są kółeczka. Ładnie się przesuwa w drugą stronę też. Jak widać, ładnie się zamyka. W środku jakieś, mamy jakieś prezenty darmowe, czyli ten
pudełka, wiaderka i takie tam inne. To jest do wywalenia. O, ta lewa się ładnie zamyka, to trzeba po prostu wyregulować. Podmalować, podszpachlować i to jest do odtworzenia. Bo to mi się bardzo to też podoba. I najlepsza rzecz to jest to. Sprawdzałem w internecie, zaznaczyłem screena, nawet teraz. Takie coś kosztuje, tak, tyle pieniędzy. I jestem w szoku, że to dostałem. Nie wiem, co tu się stało, że to nie działa. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam na ten temat wiedzy. Spróbuję to odpalić. Można teraz. Ej, to zaburczało przez chwilkę. Coś tutaj się stało, ale to będzie żyło. To działa, czyli zaraz rozkręcę tutaj tą obudowę. Jedną czy drugą zobaczymy, co tam się dzieje. Rozbieramy, ale myszki się dają we znaki. Strasznie. W ogóle to strasznie ciężkie jest, bo tam na stronie widzieliście 37 kg to waży. Kurde. Ładnie. Dobra, więc osłona z tej strony jest zdjęta. O, jakie wyciszenie w ogóle jest świetne. Ale to mi nic nie daje. Tak, nic nie daje. No to rozkręcamy drugą stronę. Prawdopodobnie nigdy nie rozkręcane, kurde. Ale powiem wam tak, te trzy rzeczy mi się bardzo podobają. No i jeszcze ta sztyca z taką fajną, dużą podstawą. Bardzo fajna, podoba mi się. No i to. Ja też się wykorzystam tą sztycę. Nie wiem, do czego ona była tam przeznaczona, ale mi się podoba. Ale mi się nie podobają te meszki, kurde, ile tu ich jest. Człowiek się spryskał takim muchozolem, ale i tak widzę, że nic tu nie dało. Dobra, teraz zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Czy w ogóle coś będzie ciekawego widać? Już te myszki, ja pierdykam, ale i się namnożyło. Aha, okej. Widać, że to długo stało. Tutaj jest tak, to spadło. To można ruszyć. Tutaj można odgiąć, widzę. No, zobaczymy tutaj. No, swój czas ma, widać, że ten kompresor już tam swoje lata przepracował. Ale skubany ciężki to nie jest. Muszę wam powiedzieć.
No powiem wam tak, że na pewno będzie szkoda go wyrzucać i takie tam inne. Zaraz zobaczymy. Tutaj chodzi. A, bo to jest takie morzysko, zobaczcie, widzicie? Nie, czy to widać? Pomyślik. Tutaj nie, coś spadło. Nie, skąd to jest? Dobra. Tu mamy takie coś. Dobra, spróbujmy go jeszcze raz odpalić. No i dobra, okej. Silnik, coś tu jest nie halo. Bo on robi dosłownie, zobaczcie, to jest tak. Pracuje silnik, ale coś tam mu stoi na drodze, nie wiem co. Jutro jak będziemy, nie wiem, jeszcze w ciągu dnia spróbuję go odpalić, wyczyścić, zobaczyć, co mu tam dolega. A teraz go tak składam go na sztukę, bo teraz tu mi komar zjedzą, to myszki i w ogóle. I co, kochani, komentujcie, subskrybujcie i pytajcie o złą ludzi. O, może być trochę tego. Raz, dwa, trzy. Taka fajna sztyca. To się każdemu może przydać. A ja wam życzę miłego weekendu, kochani. Okej, dobra. Teraz te myszki się odgonić. Ja tych myszek jest. Ja pierdykam.